Nowy Jork, rok 1945. Oto Don Vito Corleone, tytułowy ojciec chrzestny, głowa rodziny mafijnej. W tę rolę wcielił się Marlon Brando i od pierwszych scen jego postać zwraca uwagę dostojnymi gestami oraz specyficznym sposobem wysławiania się. Trwa właśnie wesele córki Don Corleone, a według starej tradycji w taki dzień Sycylijczyk nie może odmówić pomocy. Dlatego też zgłaszają się do niego kolejni ludzie ze swoimi problemami. Podczas wesela poznajemy resztę rodziny Corleone. Poza córką, Connie, Vito ma trzech synów. Najmłodszy z nich, Michael, grany jest przez Ala Pacino. Chłopak uczestniczył w dopiero co zakończonej II wojnie światowej i wrócił z niej obłożony medalami. Na ślub przybył wraz ze swoją dziewczyną, Kay Adams. Nie raczył jej wcześniej poinformować, że należy do rodziny mafijnej, więc kobieta jest, delikatnie mówiąc, zaskoczona. Chłopak zapewnia ją jednak, że zamierza trzymać się jak najdalej od rodziny i jej ciemnych interesów. Jak już wspomniałem, Michael jest najmłodszym z synów Don Vito. Średni z synów ma na imię Fredo. Jest to dosyć ciamajdowaty osobnik i śmiało można go nazwać czarną owcą rodziny. Za to najstarszy z braci, Sonny, to synonim macho. Dobrze zbudowany, pewny siebie babiarz. Niestety jego problemem jest gwałtowny temperament. Oprócz tej trójki jest także Tom Hagen, którego Don Corleone adoptował, gdy Tom był małym chłopcem. Facet ma głowę na karku, jest prawnikiem oraz pełni funkcję consigliere, czyli doradcy głowy rodziny. Co ciekawe, Tom jest pochodzenia irlandzko-niemieckiego. To rzadki przypadek, aby ktoś, kto nie jest Włochem, zajmował tak wysokie stanowisko w mafii. No i jest jeszcze Johnny Fontaine, który właśnie przybył na wesele spóźniony. To syn chrzestny Don Corleone. Johnny jest sławnym piosenkarzem i aktorem. On również ma prośbę do swojego ojca chrzestnego. Chce, aby ten pomógł mu dostać rolę w nowym filmie słynnego producenta. Vito obiecuje swojemu chrześniakowi, że załatwi sprawę. Wysyła Toma Hagena, aby ten przekonał producenta do zatrudnienia Johnego. Gdy filmowiec dowiaduje się, że Hagen został wysłany przez Vito Corleone, traktuje go z honorami i chwali się swoim niezwykle drogim koniem wyścigowym. Odmawia jednak roli Johnemu, ponieważ ten odbił mu pewną młodą, zdolną aktorkę. Don Corleone nie przywykł, żeby mu odmawiano, więc następnego ranka producent znajduje w łóżku odciętą głowę swojego ukochanego konia. Po tym wydarzeniu Johnny otrzymuje swoją wymarzoną rolę, a kolejną osobą, która zgłasza się do Vito po pomoc, jest baron narkotykowy, Sol Lozo, zwany Turkiem. Gangster chce, żeby rodzina Corleone weszła w narkotykowy biznes oraz udzieliła mu swojej protekcji. W zamian oferuje 30% zysków. Vito odmawia, tłumacząc, że straciłby swoje polityczne koneksje, gdyby wyszło na jaw, że jest zamieszany w brudny biznes, za jaki uważa handel narkotykami. W pewnym momencie Sonny wtrącił się w rozmowę i zdradził przed Sol Lozo, że jest zainteresowany jego ofertą. Po spotkaniu Don Vito udziela mu reprymendy i ostrzega, aby nigdy nie mówił pewnych rzeczy poza kręgiem rodzinnym. Vito nie podoba się także, że Sol Lozo nawiązał współpracę z Tataliami, konkurencyjną rodziną mafijną. Wysyła więc Luke Brasiego, jednego ze swoich najbardziej zaufanych ludzi, aby dołączył do Tataliów, udając swoje niezadowolenie z rządów Don Corleone. Niestety mafiozi nie dają się nabrać i Luca zostaje uduszony. Co gorsza, podejrzenia Don Corleone wobec rodziny Tataliów okazują się słuszne. Boss zostaje zaatakowany i postrzelony 5 razy przez uzbrojonych napastników. Bandyci mieli ułatwione zadanie, bo tego dnia swojemu ojcu towarzyszył nieporadny Fredo zamiast jego osobistego ochroniarza Poliego, który się rozchorował. Vito Corleone jednak jakimś cudem przeżył atak i w ciężkim stanie trafia do szpitala. Gdy wiadomość o losie ojca dociera do Michaela, łamie on słowo dane Kay i wraca na łono rodziny. Wspólnie z Sonnym, Hagenem oraz dwoma zaufanymi ludźmi, grubokostnym Clemenzą i krzaczasto-brwistym Tessio, opracowują plan zemsty. W pewnym momencie otrzymują przesyłkę. 2 martwe ryby zawinięte w papier. To wiadomość od Sol Lozo i Tataliów, że Luca Brasi śpi wraz z rybkami. Sonny podejrzewa, że Poli, osobisty ochroniarz jego ojca, jest zamieszany w całą sprawę i dlatego nie pojawił się w pracy w dzień ataku na Don Vito. Poleca Clemenzie zlikwidować zdrajcę. Clemenza i jeszcze jeden mafiozo wybierają się z Polim na przejażdżkę. W pewnym momencie Clemenza prosi chłopaka, aby się zatrzymał, bo musi odcedzić kartofelki.
Wtedy drugi z mężczyzn zabija Poliego. Michael postanawia odwiedzić ojca w szpitalu. Okazuje się, że miejsce nie jest w ogóle chronione. Solozzo przykupił dowódcę policji i chwilę przed przybyciem Michaela wszyscy ludzie Corleone zostali wyproszeni. Gdy w szpitalu pojawia się Enzo, młody chłopak, któremu Vito załatwił amerykańskie obywatelstwo, Michael prosi go o przysługę. Stają razem przy wejściu do szpitala i udają, że są uzbrojeni. Gdy jakiś czas później pod budynek podjeżdżają ludzie Solozzo i widzą Michaela oraz Enzo, postanawiają odpuścić. Następnie na miejsce przyjeżdża policja. Michael staje twarzą w twarz ze skorumpowanym gliniarzem, McCluskeym, i wygarnia mu, co o nim myśli. W odpowiedzi policjant uderza chłopaka zamkniętą pięścią. Natomiast Sonny uderza w Tataliów i zabija najstarszego synów głowy rodziny. Zabójstwo ma miejsce poza ekranem, więc zamiast tego pokazuje wam tańczącego Clemenza. Solozzo chce uniknąć dalszego rozlewu krwi i wnioskuje o spotkanie w celu negocjacji warunków pokoju. Na spotkaniu ma być także obecny McCluskey. Niespodziewanie Michael zgłasza się na ochotnika. Co więcej, zamierza zabić zarówno Solozzo, jak i skorumpowanego Glinę. Sonny ma kreta w policji, więc wie, w której restauracji dojdzie do spotkania i Clemenza podrzuca tam pistolet. Michael przybywa na spotkanie i rozmawia z Solozzo i McCluskeym. W pewnym momencie przeprasza ich na moment i wychodzi do toalety. Znajduje schowaną broń i wraca do stolika. Chwilę się zastanawia, a następnie strzela. Najpierw do Solozzo, a potem do McCluskeya. Zabicie wysokiego rangą policjanta stawia całą służbę na nogi. Policjanci zabierają się za wszystkie 5 rodzin mafijnych w Nowym Jorku. Walki trwają 3 miesiące i wyrządzają spore straty w biznesach wszystkich rodzin. Gdy dobiegają końca, Vito wychodzi ze szpitala i wraca do domu. Dopiero wtedy dowiaduje się, że to Michael zabił Solozzo i McCluskeya. Jest zrozpaczony, ponieważ zawsze chciał, żeby najmłodszy z jego synów trzymał się z dala od gangsterki. Michael od początku zdawał sobie sprawę, że zabicie wysoko postawionego stróża prawa skaże go na banicję. Trafia na Sycylię, czyli w rodzinne strony ojca. Opiekują się nim przyjaciele rodziny. Michael zakochuje się w jednej z lokalnych dziewczyn, Apollonii. Nie wiedząc, czy kiedykolwiek wróci do Ameryki i zobaczy Kay, postanawia wziąć ślub z Sycylijką. Sielanka nie trwa jednak długo. Wrogowie rodziny Corleone odkrywają, że Michael ukrywa się na Sycylii. Podkładają bombę w jego samochodzie, ale do pojazdu zamiast niego wsiada Apollonia. A skoro mowa o nieudanych małżeństwach, to córka Corleone, Connie, której wesele oglądaliśmy na początku, wyszła za gościa, który jest damskim bokserem. Gdy Sonny pewnego dnia odkrywa, że jego siostra ma podbite oko, dopada jej mężulka, Carlo, i pierze go na kwaśne jabłko. Obiecuje mu, że jeśli raz jeszcze tknie swoją żonę, to go zabije. Facetowi najwyraźniej jednak życie niemiłe, bo jakiś czas później znowu bije dziewczynę. Wściekły Sonny wsiada do auta i zamierza spełnić swoją obietnicę. Pędzi do siostry zupełnie sam. Niestety, jest to zasadzka i najstarszy z synów Vito zostaje zastrzelony. Okazuje się, że Carlo dopuścił się zdrady. To on, wraz z największymi rywalami rodziny Corleone, rodziną Tatalich i rodziną Barzinich, przygotował zasadzkę na Sonego, wykorzystując jego porywczy charakter. Gdy wiadomość o śmierci syna dociera do jego ojca, Vito jest zdruzgotany. Jednak zamiast szukać zemsty za śmierć Sonego, Corleone chce dogadać się z głowami pozostałych rodzin mafijnych i doprowadzić do zawieszania broni. Podczas spotkania Vito, mimo że nadal uważa narkotyki za coś, co doprowadzi społeczeństwo do zguby, zgadza się pomóc pozostałym rodzinom w narkobiznesie, udzielając im politycznej protekcji. Zakopuje również topór wojenny ze starym Tatalią i domyśla się, że to Barzini, a nie Tatalia, od początku pociągał za sznurki w całej sprawie. Oprócz zawieszenia broni, Vito uzyskuje także gwarancję bezpieczeństwa dla Michaela. Młody Corleone wraca zatem do Ameryki i spotyka się z Kay Adams. Od ich ostatniego spotkania minęły 4 lata. Nie dość, że przez cały ten czas kobieta nikogo nie znalazła, to jeszcze nadal jest zakochana w Michaelu i akceptuje jego oświadczyny. Mijają kolejne 2 lata. Vito powoli odsuwa się w cień z uwagi na słabnący stan zdrowia i namaszcza Michaela na swojego następcę. Clemenza i Tessio namawiają go, aby uderzyć w Barziniego, ale Michael odmawia. Planuje przenieść rodzinny biznes do Las Vegas, gdzie od jakiegoś czasu przebywa Fredo. Obiecuje Clemenzie i Tessio, że za 6 miesięcy, po tym jak pomogą mu w przenosinach, będą mogli utworzyć własne rodziny mafijne. Michael przybywa do Las Vegas i negocjuje z szefem jednego z kasyn, Mo Greenem. W negocjacjach uczestniczy także Fredo. Michael chce, aby działalność rodziny zaczęła się skupiać na legalnych interesach. Dlatego planuje wykupić od Mo jego kasyno oraz hotel. Mężczyzna jednak czuje się urażony
zaskoczony jego propozycją. Nie ma zamiaru niczego sprzedawać i twierdzi, że rodzina Corleone czasy świetności ma już za sobą i może mu skoczyć. W trakcie rozmowy Fred dostaje po stronie Mo, dlatego po spotkaniu Michael ma do niego spore pretensje. Don't ever take sides with anyone. Michael wraca do domu, gdzie Vito ostrzega go przed atakiem Barciniego. Podejrzewa, że mafiozo przeciągnie kogoś z ich ludzi na swoją stronę i w ten sposób zastawi na Michaela pułapkę. Jakiś czas później, podczas zabaw z wnukiem, czyli synem Michaela, Vito Corleone niespodziewanie dostaje ataku serca i umiera. W czasie pogrzebu Tessio proponuje Michaelowi spotkanie z Barzinim, więc to on okazuje się być Judaszem, o którym ostrzegał go ojciec. Michaela czeka kolejna uroczystość. Chrzest syna jego siostry, Connie, i jej męża, Carlo. Tak, Carlo nadal żyje i ma się dobrze, bo nikt nie udowodnił mu zdrady. Michael zostaje ojcem chrzestnym jego dziecka. Gdy wyznaje wiarę w Boga i wyrzeka się szatana, w tym samym czasie Clemenza i pozostali z jego ludzi eliminują jednocześnie głowy wszystkich wrogich im rodzin. W tym Barciniego i Tatalię. Ginie również Mo Green, właściciel kasyna. Gdy uderzenie kończy się powodzeniem, przychodzi pora na Tessio, który za zdradę płaci najwyższą cenę. Na deser Michael zostawia sobie Carlo. Podpuszcza go, aby przyznał się, że to on stał za zamachem na Sonego, zapewniając, że nigdy nie skrzywdziłby męża swojej siostry i ojca swojego chrześniaka. Gdy dostaje to, czego chce, nie dotrzymuje słowa. Carlo zostaje zutylizowany. Connie domyśla się, że to Michael kazał zabić jej męża. Świadkiem tej sytuacji jest Kay. Pyta Michaela, czy to prawda. Ten najpierw odpowiada, żeby nigdy nie pytała go o sprawy zawodowe. Gdy Kay nie odpuszcza i raz jeszcze pyta, czy jej mąż ma coś wspólnego ze śmiercią Carlo, Michael po raz kolejny kłamie i odpowiada, że nie. W ostatnich scenach widzimy, że Michael w pełni przejął rolę swojego ojca. W drugiej części filmu poznajemy przeszłość Vito Corleone. Urodził się na Sycylii końcem XIX wieku i szybko stracił całą rodzinę, bo jego ojciec obraził miejscowego gangstera. Małemu Vito udało się uciec na statku do Ameryki. Wylądował w Nowym Jorku, gdzie ułożył sobie życie i wyrósł na Roberta De Niro. Poślubił Carmelę, z którą spędzi resztę życia. Obecnie wychowują swoje pierwsze dziecko, synka imieniem Sonny. Vito pracuje w sklepie spożywczym, lecz z dnia na dzień traci pracę, gdy lokalny mafiozo, Don Fanucci, wymusza na właścicielu sklepu, aby w miejsce Corleone zatrudnił jego bratanka. Vito traci pracę, ale za to zyskuje przyjaciela. Pewnego dnia jego sąsiad, niejaki Peter Clemenza, prosi go o ukrycie broni. W zamian za wykonanie przysługi, Clemenza zabiera Corleone na ich pierwszą wspólną robotę. Kradną dywan z eleganckiego mieszkania i Clemenza wręcza go Carmeli w ramach podziękowań. Wkrótce dołącza do nich Salvatore Tessio i w trójkę rozkręcają biznes polegający na tym, że kradną drogie przedmioty bogatym, aby potem sprzedać je jeszcze drożej i jeszcze bogatszym. Ich działania zwracają uwagę wcześniej wspomnianego Fanucciego, który żąda haraczu. W tej sytuacji Vito postanawia złożyć mu ofertę nie do odrzucenia. Podczas trwającego na ulicach karnawału śledzi gangstera skacząc po budynkach niczym Ezio Auditore. W końcu dociera do mieszkania Fanucciego i owiniętym w ręcznik rewolwerem wymierza bandziorowi sprawiedliwość. Vito Corleone dość szybko staje się wpływową postacią w swojej okolicy. Słynie z tego, że nie ma sprawy, której nie potrafiłby załatwić. Oczywiście w zamian za przysługę. Po osiągnięciu sukcesu w Stanach, Vito wraz z Carmelą i czwórką dzieci postanawia odwiedzić rodzinną Sycylię. Głównym powodem wyjazdu jest chęć zemsty na gangsterze, który zabił jego rodziców oraz brata. Facet jest już starcem bliskim przejścia na tamten świat, a Vito pomaga mu wykonać ostatni krok. Przez następne dwie dekady Don Vito będzie budował potęgę rodziny Corleone, z której obecnie korzysta jego syn Michael. Michael, podobnie jak ojciec, musi rozwiązywać liczne problemy, z którymi zmaga się rodzina mafijna. Frank Pentangeli, człowiek, który przejął pałeczkę po zmarłym Clemenzie, chce, żeby Michael pomógł mu załatwić niejakich braci Rosato. Młody Corleone jednak odmawia, ponieważ bracia pracują dla żydowskiego gangstera Jaime Narota.
Rodzina Corleone od lat współpracuje z Hymenem, więc Michael nie chce niszczyć tej relacji. Pentangeli jest zawiedziony taką odpowiedzią. Tej samej nocy ktoś próbuje zabić Michaela, ale zamach jest nieudany. Corleone przypuszcza, że napastnikom pomagał ktoś z jego ludzi. Zostawia Kay i ich syna, Antonego, pod opieką Toma Hagena. Następnie udaje się do Miami i odwiedza Hymena Rota. Informuje starego gangstera, że to Frank Pentangeli stoi za nieudanym zamachem na jego życie. Pyta, czy nie ma nic przeciwko temu, żeby zabił Franka. Hymen nie zgłasza sprzeciwu. Okazuje się jednak, że to była tylko gra ze strony Michaela. Gdy bowiem składa wizytę Pentangeliemu, oświadcza, że to Hymen Roth stał za zamachem. Mimo to, Michael poleca Frankowi, aby pogodził się z braćmi Rosato. Pentangeli nie rozumie takiej decyzji szefa, lecz Michael tłumaczy, że ojciec zawsze mu powtarzał: "Keep your friends close." Zatem Frank udaje się na spotkanie z braćmi Rosato. Ci jednak próbują go zabić i gdyby nie przypadkowo przechodzący obok policjant, mężczyzna skończyłby jako pokarm dla ryb. Tymczasem Hymen, Rod i Michael wraz ze swoimi ludźmi udają się na Kubę. W Hawanie dyskutują z dyktatorem Fulgencio Batistą na temat interesów w tym kraju. Michael ma wątpliwości, czy jakiekolwiek inwestycje mają sens w obliczu nabierającej na sile kubańskiej rewolucji, na czele której stoi niejaki Fidel Castro. Corleone słusznie przewiduje, że rebelianci wygrają, a Batista straci władzę. Na Kubę przybywa także Fredo. Przywozi 2 miliony dolarów dla kubańskiego dyktatora i twierdzi, że nie zna ani Hymena Rota, ani jego prawej ręki, Johnego Oli. Fredo nie jest jednak zbyt bystry i wkrótce wychodzi na jaw, że znał Johnego Ole wcześniej. Michael ku swojemu przerażeniu zdaje sobie sprawę, że zdrajcą jest jego własny brat. Mimo tej fatalnej wiadomości, Michael nie rezygnuje z planu zemsty na Hymenie. Jego człowiek dusi Johnego Ole wieszakiem, jednak gdy już ma dopaść Hymena, do akcji wkraczają kubańscy żołnierze i Rod uchodzi z życiem. To nie koniec złych wieści dla młodego Corleone. Kiedy wraca do Stanów, dowiaduje się, że Kay poroniła. A jakby tego było mało, to jeszcze za rodzinę Corleone zabiera się komisja senacka do spraw przestępczości zorganizowanej. Michael zaprzecza wszystkim oskarżeniom, ale niestety dla niego Frank Pentangeli zamierza zeznawać przeciwko niemu. Mężczyzna jest bowiem przekonany, że został wystawiony braciom Rosato. Michael musi działać szybko. Frank ma brata w Sycylii, którego bardzo kocha, więc ludzie Corleone sprowadzają go do Stanów jako zakładnika. W tej sytuacji Pentangeli decyduje się wycofać wszystkie zeznania. Członkowie komisji są wściekli, ale nie mogą nic zrobić i Corleone zostaje oczyszczony z zarzutów. Następnie jego ludzie rozprawiają się z Rotem, a Michael odbywa ciężką rozmowę z Fredo. Facet przysięga, że nie wiedział, że Rod będzie chciał go zabić. Tłumaczy, że przez całe życie był poniewierany i czuje się pokrzywdzony, że jako starszy brat nie został głową rodziny po śmierci ojca. Hymen Rod, w przeciwieństwie do Michaela, traktował go poważnie i dlatego zdecydował się na współpracę z nim. Michael nie jest w stanie wybaczyć zdrady i wyklucza Fredo z rodziny. Nie zamierza jednak go krzywdzić, dopóki żyje ich matka, Carmela. Na tym nie koniec problemów rodzinnych Michaela. Kay w końcu się obudziła i zrozumiała, za kogo wyszła. Mówi Michaelowi, że już go nie kocha. Zdradza także, że wcale nie poroniła, tylko dokonała aborcji. Zamierza zostawić męża i zabrać syna i córkę ze sobą. Michael ani myśli na to pozwolić. Niedługo później umiera Carmela Corleone. Podczas pogrzebu matki, Michael zdaje się przebaczać Fredo. Jednak wymiana spojrzeń z jednym z jego ludzi, Alem Nerim, sugeruje co innego. Wieczorem Michael spogląda w stronę jeziora, gdzie Fredo łowi ryby ze wcześniej wspomnianym Alem. W pewnym momencie Al wyciąga broń i strzela do Fredo. Trzecia część przenosi nas do roku 1979. Michael Corleone zbliża się do 60. Zżera go poczucie winy za wszystkie grzechy, które popełnił, szczególnie za zabójstwo Fredo. Aby polepszyć swoje samopoczucie, przeznacza miliony dolarów na różne cele charytatywne. Szczególnie chętnie rękę po jego brudną kasę wyciąga Kościół katolicki. Potrzebujemy więcej pieniędzy, ponieważ rosną koszty, no. Tom Hagen zmarł w tak zwanym międzyczasie, więc Michael próbuje utrzymać kontakt z ostatnimi bliskimi osobami, jakie mu pozostały, czyli ze swoimi dziećmi, które są już dorosłe. O ile Mary, grana przez córkę
Francisa Forda Coppoli lubi spotykać się z ojcem, o tyle Antony wolałby trzymać się od niego z daleka. W przeciwieństwie do siostry, Antony wie, że Michael zlecił zabójstwo ich wujka. Podczas jednego ze spotkań obwieszcza ojcu, że postanowił rzucić prawo i zostać muzykiem, co oczywiście wzbudza sprzeciw starego Corleone. A skoro jesteśmy przy sprawach rodzinnych, to w filmie pojawia się postać imieniem Vincent Mancini. To nieślubny syn Sonego, a w tę rolę wcielił się Andy Garcia. Chłopak jest w konflikcie z Joe'im Zazą, gangsterem, który przejął nowojorskie biznesy po rodzinie Corleone. Connie i Michael chcą, żeby panowie się pogodzili. Zaza jednak nazywa Vincenta bankartem, więc Mancini odgryza mu ucho i ze zgody nici. Nice. Michael ma słabość do Vincenta, bo przypomina mu Sonego. Wierzy, że chłopak jest równie lojalny jak jego ojciec, więc zatrudnia go u siebie. Głównym celem Michaela jest przejście na w pełni legalny biznes, zanim przekaże go dzieciom. Wykorzystuje w tym celu fakt, że Watykan ma potężne długi. Wykupuje od kościoła akcje w Immobiliare, największej włoskiej firmie zajmującej się nieruchomościami, i staje się jej głównym udziałowcem. Don Altobello, jeden z nowojorskich bossów mafii, informuje Michaela, że członkowie komisji syndykatu czują się przez niego porzucani i chcieliby po kawałku z tego tortu. Syndykat to grupa, w skład której wchodzą główni bossowie mafii. Dla Michaela Immobiliare jest jednak szansą, aby zupełnie opuścić świat przestępczy, więc zamiast odstępować swoje udziały, przekazuje członkom syndykatu dochód ze sprzedanych kasyn. Każdy z mafiosów dostaje hojną rekompensatę. Każdy, oprócz Joe'ego Zazy, którego Corleone postanowił upokorzyć za to, że go lekceważył oraz obraził jego bratanka. W odpowiedzi Zaza ogłasza Michaela swoim wrogiem, po czym opuszcza spotkanie. Don Altobello obiecuje, że spróbuje go uspokoić i również wychodzi. Jakiś czas później nadlatuje helikopter i otwiera ogień do zgromadzonych. Większość gangsterów ginie na miejscu, ale Michael i Vincent wychodzą z tej opresji cało. Corleone zdaje sobie sprawę, że Altobello wyszedł tuż przed atakiem, ponieważ jest po stronie Zazy. Wpada w szał, bo nie może pozostawić tego ataku bez odpowiedzi. Just when I thought I was out. Następnie zapada w śpiączkę cukrzycową, co pozwala Vincentowi i Mary rozwinąć ich lekko kazirodczy romans. Vincent wykorzystuje również tę sytuację, aby dopaść Zazę i zabija go podczas ulicznego karnawału przebrany za policjanta. Zaza! Michael wraca do zdrowia i nie jest zadowolony z faktu, że Vincent zabił Zazę bez jego zgody, a jeszcze mniej zadowolony jest z tego, że Mancini bzyka jego córkę. Za to pobyt w szpitalu sprawił, że Kay i Antony postanowili go odwiedzić. Syn zaprosił nawet ojca na swój pierwszy koncert operowy, który ma odbyć się w Palermo. Zatem cała rodzinka przybywa na Sycylię. Oprócz koncertu, Michael ma tutaj kilka spraw do załatwienia. Chce, żeby Vincent wkręcił Altobello, że zakochał się w Marii, ale Corleone nie chce się zgodzić na ich związek, więc jest gotów go zdradzić. Reakcja Altobello na te słowa potwierdza, że jest wrogiem Michaela. Przedstawia Vincentowi Lico Lucchesiego, prezesa firmy Immobiliare. Okazuje się, że Lucchesi wcale nie zamierza przekazywać firmy Michaelowi. Chce za to wykorzystać jego pieniądze, aby zatrzeć ślady po wielkiej kradzieży, której dokonał wraz z watykańskim księgowym oraz bankierem. Wspólnie zdefraudowali grube miliony, a ten element fabuły jest oparty na prawdziwych wydarzeniach dotyczących jednego z licznych watykańskich skandali. Przejęcie Immobiliare przez Michaela musi zostać zatwierdzone przez papieża. Lucchesi ma szczęście, bo obecny papież jest w stanie agonalnym i nie ma sił, by podpisać umowę. Dlatego też on i Michael robią wszystko, żeby następny papież był po ich stronie. Corleone spotyka się z kardynałem Lamberto, który ma duże szanse objąć tron papieski. Lamberto przekonuje także Michaela, aby spowiedział się po raz pierwszy od 30 lat. Michael zdobywa się na szczerość i wyznaje, że zlecił zabójstwo własnego brata, po czym zalewa się łzami. Wszystko zdaje się iść po myśli Michaela, bowiem gdy stary papież umiera, to w jego miejsce zostaje wybrany kardynał Lamberto, który przybiera imię Jan Paweł. Lucchesi nie zamierza jednak tak łatwo odpuścić i zleca zabójstwo Michaela. Vincent przekazuje te informacje wujowi, a ten oddaje władzę w jego ręce i pozwala mu tytułować się nazwiskiem Corleone. Vincent musiał wcześniej obiecać, że zakończy swój romans z Marią. W dzień koncertu rodzina Corleone wymienia się ciosami ze świtą Lucchesi. Giną ludzie po jednej stronie i giną ludzie po drugiej stronie. Dodatkowo Connie częstuje Altobello zatrutymi cannoli. Staruszek umiera podczas przedstawienia, ale nie jest jedyną osobą, która zostaje otruta. Dołącza do niego dopiero co wybrany papież Jan Paweł, który częstuje się zatrutą herbatką. Jeden z ludzi Corleone zostaje jakimś cudem dopuszczony w pobliżu Lucchesiego i zabija go
okularami. Jest to jeden z wielu powodów, dla których trzecia część filmu nie cieszy się taką estymą jak pierwsza i druga. Gdy koncert dobiega końca, rodzina Corleone w komplecie opuszcza budynek opery. Niestety czai się na nich jeden z zabójców nasłanych przez Lucchesiego. Bandzior oddaje dwa strzały. Jeden z pocisków trafia w Michaela, a drugi w jego córkę. Corleone szybko wstaje o własnych siłach, ale Maria robi się sztywna, niemal jak gra aktorska Sophie Coppoli, i umiera w ramionach ojca. Następnie przenosimy się o kilka lat do przodu i w ostatniej scenie widzimy, jak osamotniony i podstarzały Michael Corleone osuwa się z krzesła i również umiera. Bardzo piękny ten ojciec chrzestny. Bardzo piękny film, panie Fertyku. Tylko długi taki, najdługi, ale ładny, ładny.